Co decyduje o zbiorowej pamięci? W ostatnich latach Stanisław Pyjas, student, opozycjonista, zamordowany najprawdopodobniej przez SB w 1977 roku, jest postacią znaną, bohaterem filmów, publikacji. W miejscu znalezienia jego ciała, tu przy ulicy Szewskiej, gromadzą się w rocznicę liczni ludzie. W latach 90. było zupełnie inaczej. Pamiętała o tym tylko garstka. Sprawa Pyjasa w III Rzeczpospolitej to przykład amnezji, która dotknęła nawet większość ludzi dawnej opozycji. Zmieniło się to dopiero w ostatnich latach. Myśmy w grupie kilkunastu osób zbierali pieniądze na KOR, czyli dla robotników straszliwie potraktowanych po strajkach. Zbieraliśmy też podpisy do Sejmu o rewizję ich procesów. To nawet całkiem nieźle szło w Krakowie, bo zebraliśmy najwięcej podpisów w Polsce. 517 osób się aż podpisało. To było ogromnie dużo, bo zapominamy, że to był czas jednak terroru i strachu. Wszyscy się bali. 7 maja 77 okazało się, że jeden z nas, Staszek Pyjas, nie żyje. Zginął w bardzo dziwnych okolicznościach. Gazety podały, że pijany student spadł ze schodów. Ja byłam w klatce schodowej, gdzie go znaleziono. Nie było już zwłok, ale były jeszcze ślady krwi. Umiejscowienie tego ciała, jak na zdrowy rozsądek, wykluczało taki upadek. Pamięć o Pyjasie miała dla nas znaczenie. Do dzisiaj jest to ważne dla mnie i nie tylko dla mnie. Zawsze we wszystkich świętych zapalamy znicz przy Szewskiej 7. Dlaczego założyliśmy SKS, czyli Studencki Komitet Solidarności? Trochę ze strachu, ponieważ, no nie wiem czy wszyscy, ja się bardzo bałam. A równocześnie wiedziałam, że inaczej nie można po prostu. W nasze ślady poszły inne miasta, nie wszystkie ośrodki uniwersyteckie, ale bardzo wiele. Wrocław, Poznań, Szczecin, Warszawa. PRL-u był tak sztucznie pompowany balon takiego kombatanctwa, który był podszyty fałszem. Promowano bohaterów, których nakazywano celebrować, tak, młodzieży, ustawiano w trybunach honorowych, promowano bohaterów, którzy nie byli bohaterami, którzy powinni w normalnym państwie siedzieć w więzieniu, bo w normalnym państwie byliby ocenieni jako ci, którzy przynoszą wstyd. I kiedy nastąpiła zmiana, choć ona była niepełna, ale można było mówić, że Solidarność to był ważny ruch, że Solidarność to jest coś, o czym się trzeba uczyć w podręcznikach. Myślę, że te pokolenia były ukształtowane w PRL-u też na zasadzie takiej reakcji odwrotnej. Nie chciały zająć roli takich pompowanych bohaterów. Było takich dużo ludzi, którzy powinni być traktowani jako bohaterowie, ale oni sami się woleli usuwać od takiego właśnie styropianowego kombatanctwa. To jest pewna forma niedojrzałości do niepodległości, bo każde społeczeństwo powinno tak działać, że tych, którzy walczyli o naszą wolność, tych, którzy się narażali, pokazujemy jako przykład do naśladowania. Nie było woli politycznej w Polsce. Nie było też klimatu w Polsce. I bardzo trudno się było przebić z tą ideą. Ja nie należę do osób, które lubią tak zwane kombatanctwo. I często nawet odmawiam rozmowy na ten temat. Opór przeciwko tak zwanemu kombatanctwu. Tak? A no ja siedziałem, ja walczyłem, to tego tutaj słuchajcie i tak dalej. Moim zdaniem był taki psychologiczny nastrój przeciwko takiemu kombatanctwu. Był, na pewno się wytworzył. Tak? Ja sam, szczerze mówiąc, dosyć boleśnie to odczuwałem, bo ja uważam, że wielu ludzi, bardzo wielu ludzi, większość ludzi, zdecydowana większość, robiła to, co robiła z pobudek absolutnie ideowych, z pełnym przekonaniem. No, chodziło im o Polskę, tak? Natomiast to takie, no, nawet nazwać to wstydzenie się, tak?
tak, styropian i tak dalej, mnie głęboko obrażało. Ja do dzisiaj, jak słyszę karnawał Solidarności, to się denerwuję zaraz. Teraz chyba wszyscy rozumieją, że zrobiliśmy wielki błąd, doprowadzając do tego, że cały świat za koniec komunizmu uznaje moment, kiedy rozwalono mur berliński. No to na pewno była cezura istotna, ale Solidarność, bez Solidarności na pewno by do tego nie doszło. Historia Polski może tak, mimo że tak bolesna, to jest historia dumnego narodu. Historia narodu, który walczył o wolność i płacił za to olbrzymią cenę. Ale ta cena, którą zapłaciliśmy, była ceną, które poniosło tamto pokolenie, które żyło w warunkach zniewolenia, ale ta ich walka, naszych dziadków, ojców, pradziadków, jest olbrzymim kapitałem dla dzisiejszego społeczeństwa, kapitałem dumy, który ma realną wartość w dzisiejszym świecie polityki, a nawet czasami w świecie gospodarki.